Mam na imię Michał, spróbuję Wam dzisiaj pokazać, na czym polega zawód operatora maszyn do obróbki mechanicznej. Znajdujemy się w firmie Steel RBB. Jest ze mną kierownik Wydziału Obróbki Mechanicznej, pan Paweł. Dzień dobry. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, postaram się Wam przybliżyć trochę całą firmę, która jest też ściśle związana z obróbką mechaniczną. Specjalnością Steel RBB jest produkcja małogabarytowych konstrukcji metalowych wykonywanych technologią spadania, przeznaczonych do przemysłu maszynowego, instalacyjnego i maszyn rolniczych. Ale żeby szczególnie nie przedłużać już, Pawle, zwracam się do Ciebie z pytaniem, które na pewno szczególnie interesuje naszych widzów. Na czym polega obróbka mechaniczna? Jak wygląda ta obróbka mechaniczna? Obróbka mechaniczna polega na zmianie wymiarów zewnętrznych na określony wymiar, zmieniającą się wewiór. Rozróżniamy różne obróbki poprzez fryzowanie, toczenie, szlifowanie, walcowanie. Z tej strony posiadamy małe centra obróbcze, gdzie obrabiane są małe detale, głównie na konstrukcje spawane. Z tej strony mamy duże centra obróbcze, tutaj są fryzowane i obrabiane duże centra, duże korpusy spawane. Jak widać na hali, bardzo dużo pracuje mężczyzn, ale także zatrudniamy kobiety. Powiedz nam, Pawle, jak wygląda konkretnie praca operatora maszyn obróbki mechanicznej? Operator maszyn numerycznej w pierwszej kolejności musi się zapoznać ze zleceniem produkcyjnym, które otrzyma od swojego przełożonego. Następnie musi zapoznać się z rysunkiem technicznym, później wprowadza program i ustawia maszynę. Jakie umiejętności powinni posiadać operatorzy? Operator maszyn do obróbki mechanicznej musi oczywiście posiadać umiejętności obsługi maszyny i programowanie maszyny. W naszej firmie korzystamy z oprogramowania fanów, SIM numery, Mazatron, ale ich jest więcej, na przykład FiberHand. Musi również mieć znajomość narzędzi obróbczych, rysunku technicznego oraz umiejętności korzystania z narzędzi pomiarowych. Jak zdobyć praktykę w tym zawodzie? Jak się go nauczyć? Ile czasu to trwa? Aby rozpocząć naukę w zawodzie operator drabiarek skrawających, należy znaleźć pracodawcę, na przykład na zakład pracy, w którym będzie się uczestniczać na praktyki zawodowe jako pracownik młodociany. Jednocześnie trzeba uczęszczać do branżowej szkoły pierwszego stopnia, gdzie nabędzie się wiedzę w zakresie teoretycznym przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych z zakresu obróbki skrawania. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym, składającym się z części pisemnej i praktycznej. Mocne strony: jest to zawód, w którym bez większych problemów znajdzie się praca. Mimo zapotrzebowania jest on zawodem deficytowym. Maszyny podlegają coraz większemu doskonaleniu, co wymusza również rozwój pracownika. Postępuje robotyzacja, jednak człowiek, operator, zawsze będzie potrzebny. Słabe strony to monotonność pracy, zwłaszcza przy długich seriach, gdyż wtedy praca sprowadza się do nadzoru maszyny. Jest to praca fizyczna. Wadą dla niektórych na pewno będzie odpowiedzialność. Same maszyny nierzadko są warte miliony złotych, a ich obrabiane produkty mogą być warte dziesiątki tysięcy. Tym samym błąd może bardzo drogo kosztować. Pawle, jakie są zarobki? Zarobki są uzależnione od gniazda produkcyjnego. Największe są oczywiście na dużych centrach CNC, gdzie wykonana jest najbardziej skomplikowana obróbka. Średnie zarobki operatorów CNC w naszym regionie to trochę ponad 4000 brutto. Jednak dobrzy operatorzy zarabiają u nas ponad 50% więcej. A zatem dziękujemy za uwagę i zachęcamy do nauki zawodu.